Rysunek kredkami z hipermarketu versus rysunek najdroższymi kredkami na świecie. Te kredki kosztują dosłownie 1200 zł za pudełko. Jednak to, co zaskoczyło mnie bardziej od ceny, to komentarze, które pojawiły się pod tym filmem, kiedy dodałem je na moje główne konto. Niektórzy uważają, że druga strona wyszła gorzej niż ta pierwsza. Czy to możliwe, żeby kredka za jedną złotówkę była lepsza od tej za 12 zł? Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Uważam, że jednak prawa strona jest o wiele lepiej zblendowana. Czy to znaczy, że trzeba mieć droższe kredki, aby rysować realistycznie? Absolutnie nie. Zaraz pokażę Wam gotowy rysunek, ale najpierw szybka informacja. Niestety znowu to się dzieje. Kolejne konta na Facebooku, TikToku i YouTubie wrzucają moje filmy i zdobywają miliony wyświetleń. Ludzie myślą, że to konta autora i piszą często pod moimi filmami, że to ja ściągnąłem ich filmy i wrzuciłem na swój kanał. Jedyną metodą, żeby udowodnić, że faktycznie to jest moje konto, jest uzbieranie tutaj jak największej ilości zasięgów. Nie musisz subskrybować, ale jeżeli podoba Ci się taki content, to w sumie czemu nie? Byłbym bardzo wdzięczny. A to jest efekt końcowy. Można zatrzymać.